Cześć, witajcie. Z tej strony Poprawny Polak. Oto filmik, w którym otworzę 100 złotych paczek premium w aplikacji sieciowej FIFA Ultimate Team 13. A raczej FIFA 13 Ultimate Team. Okej, moi drodzy, natomiast jak wygląda sytuacja? Dlaczego mam tyle kasy i nic nie widzicie tutaj w Trade Feed? Nic, nie ma żadnych transakcji? Okej, o tym pokrótce opowiem, a potem przechodzimy do otwierania paczek. Otóż to, w FIFA 12 grałem na konsoli PlayStation 3, a z następną częścią, z FIFA 13, postanowiłem przenieść się na komputer stacjonarny PC. W związku z tym, w aplikacji sieciowej FIFA Ultimate Team utworzyło mi się jakieś dziwne konto dla mojego konta PlayStation, na którym dostałem 4 premiowe, znaczy 4 złote paczki, takie jakby dodatkowe na start, żeby łatwiej było mi zacząć handel i w ogóle zarobić trochę monet na początku. Z okazji takiej, że byłem właśnie użytkownikiem w FIFA 12 i to był ich prezent dla mnie, tylko że nie pomyśleli o tym, że ja nie będę mógł tego nijak użyć, ponieważ postanowiłem przenieść się na inną platformę. No okej, trudno. A więc otworzyłem te 4 paczki, czy ile to tam nie było, i zapomniałem całkowicie o tym, co mi się z nich też wysypało. Teraz minął już prawie rok, nadchodzi FIFA 14 wielkimi krokami, a ja postanowiłem zajrzeć z powrotem tutaj, zobaczyć, jakie piłkarze trafiłem. I okazało się, że to nie żaden złoty piłkarz okazał się drogi. Najdroższy był Wallison, to jest srebrny piłkarz z Brazylii. Jak pewnie dobrze wiecie, naprawdę dużo wart i jak widzicie, sprzedałem go za 100 tysięcy monet, co na PlayStation 3 jest naprawdę dużą ilością kasy. W związku z tym mam teraz te pieniądze wirtualne, nie mam co z nimi zrobić, nie mam zamiaru ich sprzedawać żadnej stronie za nie 3 funty. Wolę zrobić filmik na YouTubie i samemu się przekonać, ponieważ ten filmik służy tak naprawdę czemu? Służy temu, żeby zobaczyć, ile, mając takie 100 tysięcy monet, a dokładnie 97 tysięcy, za które kupimy 13 złotych paczek premium, zobaczyć, ile z tego mi się zwróci. Oczywiście wiadomo, że to nie jest stała zasada, ponieważ no, trzeba by otworzyć mnóstwo takich paczek, żeby móc więcej powiedzieć na ten temat. 13 paczek to nie jest jeszcze bardzo dużo, ale myślę, że da nam to jakieś pojęcie na temat tego, jak bardzo nie opłaca się ich otwierać. Okej, a więc przechodzimy do pierwszej paczki. 7,5 tysiąca monet po raz pierwszy i zobaczmy, co też nam wypadnie. Okej, a więc na oko nic specjalnego. Mamy 2 złote rzadkie kontrakty, czyli to, czego nie lubię. Ta rzadkość tych kart nie przerzuciła się na piłkarzy, tylko 3 rzadkie karty są kartami jakimiś takimi innymi, powiedzmy. To są te consumables, czyli karty, które można zużyć jednorazowo. Mamy formację 4-5-1, to jest praktycznie nic nie warte. I będę podliczał tak naprawdę głównie... głównie piłkarzy jakichś takich droższych niż... takich, którzy wiadomo, że raczej się sprzedadzą. Takich, którzy są dużo więcej warci niż cena discardu i w związku z tym jest szansa, że ktoś ich kupi. A więc ja sobie teraz zapiszę. Mamy 2 rzadkie kontrakty, które są warte nie wiem w tej chwili ile, szczególnie na PlayStation, i mamy Inlera, który nie jest wiele wart. Ale podsumowanie... cenowe zobaczycie na samym końcu, a więc to jest 7,5 tysiąca monet. Teraz, co ja mogę zrobić z tymi kartami? W zasadzie wiecie co, wszystko mi jest jedno. Postaram się je chwilowo wszystkie przechować w klubie. Jak to się robi? Store all in club. Wiem, że potem mi się to przestanie udawać, ponieważ nie będzie mi starczało miejsca na karty jednorazowego użytku i wtedy będę je po prostu discardował. Ok, a więc idzie druga paczka, drugie 7,5 tysiąca monet i zobaczmy, czy pójdzie w błoto tak samo jak poprzednie. Przekonajmy się już za chwilę. No... kurde... nie wierzę. A, ja to mam fartę. Otworzyłem tych złotych paczek premium pewnie kilkanaście na PC-cie, wiedząc, że to się nie do końca opłaca, licząc na ucz szczęścia, a tymczasem już w drugiej z nich, otwieranej na PlayStation, które mi naprawdę zwisa, dostałem informa. Jest to... Filip Lam. Moi drodzy, wygląda na to, że ja nie orientuję się za bardzo w cenach na PlayStation, ponieważ dlaczego miałbym? Ale wydaje się, że nasza mała przygoda się opłaciła. I jestem naprawdę mocno zszokowany. A więc dostajemy jeszcze jeden rzadki kontrakt i dostajemy, moi drodzy, Team of the Week Filip Lam. I to pójdzie zdecydowanie na moją listę. Mam nadzieję, że ten długopis wam za bardzo nie hałasuje i... kurde, naprawdę, wiecie co? Nie wierzę w to, co się właśnie stało.
Okej, okay, a więc wszystko do klubu. Miejsca nam za chwilę zabraknie i lecimy dalej. Trzecia paczka za 7,5 tysiąca. Czy znajdziemy kolejnego informa? Odpowiedź brzmi najprawdopodobniej nie, ale przekonajmy się. Przekonajmy się. Lada moment i moi drodzy, tutaj nie mamy na oko nic interesującego. Jeden kolejny rzadki kontrakt. Przyjrzyjmy się jeszcze jednak dokładniej. Mamy piłkę Herb Athletic Bilbao. Ten piłkarz na nim nie słyszałem. O tym też nie słyszałem i ma 46 pace'a, czyli na 99% jest nic nie wart. Dla naszych kochanych pace abuserów, którzy grają w FIFA, no oczywiście wiem, że to nie ich wina, że gra jest tak skonstruowana. No i nie ma tutaj tak naprawdę nic wartego uwagi. Oczywiście wiadomo, że moja wiedza o FIFA nie jest absolutna, szczególnie, że ostatnimi czasy zrobiłem sobie pewną przerwę od tej gry. Natomiast wydaje mi się, że większość piłkarzy, którzy byliby naprawdę warci jakąś pokaźną sumę, bym rozpoznał. I z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że ci piłkarze są praktycznie nic nie warci. Oczywiście wiadomo, discard price 600 i to jest coś, ale sprawa wygląda tak, że najprawdopodobniej nawet nikt by ich nie kupił za więcej niż 600. Kupiłby co najwyżej za mniej niż 600, żeby zarobić na discardzie. Okej, a więc przed nami czwarta paczka, kolejne 7,5 tysiąca monet. I szczerze mówiąc, zacieram ręce z zaciekawieniem i z nadzieją. I mamy tutaj jednego rzadkiego piłkarza. Środkowy obrońca, bodajże Atlanty, chociaż... Tak, Atalanty, sorry, Atalanta. Atalanta, oczywiście. Atlanta jest w Stanach Zjednoczonych. Jest to środkowy obrońca, o którym nigdy w życiu nie słyszałem. Mamy tutaj także środkowego pomocnika z Milanu, Konstanta. Ponieważ jest to naprawdę dobry klub i o tym kolesiu słyszałem, to zapiszę go tutaj. Jeśli okaże się, że on jest nic nie warty i trudny do sprzedania, to po prostu go z tej listy wykreślę, tak samo jak nie zapisuję na niej pozostałych tych piłkarzy. Okej, okay, a więc Stendardo. Nie, sorry, Konstanta chciałem zapisać i Konstanta zapisałem. Kolejny rzadki kontrakt. Podsumowanie jeszcze raz przypominam, zobaczycie na końcu, to będzie przepisana do komputera tabelka, czy raczej nie tabelka, tylko lista, którą właśnie sporządzam na kartce papieru. Jasne, możemy sprzedać strój Fulham i ruszamy dalej. Z tego co wiem, to sprzedając strój nie narażam się na wielkie straty. Wydaje mi się, że jedyny, który jest naprawdę dużo wart, to strój tych, to stroje tych zespołów z Afryki Południowej bodajże. Natomiast teraz kolejna paczka, kolejne 7,5 tysiąca monet. I co my tu mamy? Jedna z rzadkich kart okazała się srebrna. To jest przykra niespodzianka. Mamy kolejny rzadki złoty kontrakt. Strój Hanoveru. Trenera do Tempa. No i trzech złotych zawodników. Przekonajmy się, kim są. Napastnik z... Co to jest za klub? PAOK Ateny bodajże. Ateny albo inne greckie miasto. Nie popisuje się tutaj wielką wiedzą na temat piłki nożnej, a raczej znajomością klubów. Mamajew z CSKA Moskwa i Kosu z Bolonii bodajże. Nie, Cagliari, sorry. Okej, a więc mamy tutaj zawodnika w najdroższej chyba formacji w FIFA wciąż, o ile się nie mylę, 4-1-2-1-2. Na odpowiedniej pozycji mamy tutaj także Mamajewa, który ma dużą prędkość jak na środkowego pomocnika, jak na zwykłego CM-a, a więc zapiszę ich obu. Chociaż jeszcze raz powtarzam, że moja wiedza na temat FIFA jest mała i troszkę przeterminowana, w związku z czym może się okazać, że zapisuję tutaj nazwiska piłkarzy, którzy są warci jeszcze mniej niż ci, których nie zapisuję. No ale whatever. I jeden rzadki kontrakt także pójdzie do mojej listy. I lecimy dalej. Zdaje mi się, że jesteśmy już gdzieś mniej więcej w połowie otwierania tych paczek, no może trochę wcześniej. Wydaje mi się, że to była piąta, ale głowy nie dam i niczego nie dam w zasadzie za tą informację. Okej, wiem, że oczywiście najoptymalniej byłoby to wszystko sprzedawać, ale jak już mówiłem, I don't care. Serio. Lecimy dalej. W takim razie paczka najprawdopodobniej numer 6, nie chce mi się liczyć ani sobie przypominać. Kolejne 7,5 tysiąca i co nam się wylosuje, co zdobędziemy? Mamy piłkarza z dobrym ratingiem, jest to francuski Kam z Manchesteru City, czyżby to był, o wiecie co, nie będę się popisywał, ale jeśli to jest Nasri, to... No okej, Nasri. Super, udało się. Dodatkowo zdobyliśmy 2000 monet w postaci takiej karty, zapiszę to sobie na liście oczywiście, bo to są czyste pieniądze. Jeśli znajdziemy jeszcze kilka takich, być może uda mi się otworzyć jedną paczkę więcej. Mamy tutaj zmianę formacji gracza na 4-4-2, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że kiedyś było to warte około 1000 monet na PC-cie.
Zapiszę to sobie także. Mamy kolejny rzadki kontrakt, co za niespodzianka. Naprawdę chyba w każdej paczce znaleźliśmy rzadki kontrakt i mamy Nasriego. Ten facet i ten, wydaje mi się, że nie są nic warci. Trapa nawet kiedyś chyba miałem. Nasri. Okej, Nasri. Nasri, znane nazwisko. I szczerze mówiąc, muszę wam powiedzieć, że chyba grając na PC-cie i otwierając te paczki, licząc właśnie na łód szczęścia, nigdy nie znalazłem piłkarza o tak wysokim ratingu jak Nasri. Wydaje mi się, że najlepszy piłkarz, jakiego udało mi się znaleźć, to był zwykły, podstawowy Piszczek, 82 rated. Wybaczcie za taką mieszankę językową. W związku z czym, czy ja go właśnie wysłałem w jakieś dziwne miejsce, chyba jest w Trade Pile, nie wiem jak to się po polsku nazywa, nie pamiętam. Użyjmy tak, oczywiście użyjmy tej karty, która da nam 2000 monet, a całą resztę postarajmy się quick sellować, ponieważ jak już mówiłem, nie zależy mi na odzyskiwaniu kasy aż tak rozpaczliwie. Zobaczmy sobie, kogo ja tu mam. Mam tutaj Nasriego jak na razie tylko. A więc wiecie co, ja myślę, że tych najwięcej wart piłkarzy, których sobie zatrzymałem, faktycznie wrzucę do Trade Pile'a, żeby mieć ich tak w jednym miejscu wygodnie umieszczonych. A teraz lecimy dalej z koksem, a dokładnie z paczkami za 7,5 tysiąca monet. Podejście numer któreś. Okej, 7,5 tysiąca monet i zobaczmy, czy będziemy stratni na tej paczce. Chyba tak, ale zobaczmy, kto to jest. Czy to jest Cambiasso? Nie. Samuel. Walter Samuel. I tutaj mamy jakiegoś piłkarza, o którym nigdy nie słyszałem, a więc zapiszmy sobie Samuela, ponieważ ma on wysoki rating, jak już mówiłem, chyba nigdy podobnie dobrego piłkarza nie znalazłem grając na swoim normalnym koncie. Mamy ten trening, który wydaje mi się, że można sprzedać za jakąś cenę wymierną, ale szczerze mówiąc go zignoruję. Wiem, oczywiście to nie są bardzo profesjonalnie prowadzone badania, czy też jakby to powiedzieć testy, ale widziałem gorsze. Okej. Okay. W takim razie idziemy dalej. Zatrzymajmy sobie tych panów w klubie. Sprzedajmy sobie te karty, a raczej z quick sellujmy. I otwórzmy kolejną paczkę za kolejne 7,5 tysiąca monet. Nasze zapasy kasy maleją. Zapasy kasy. Okej, wybaczcie za to stuknięcie w klawiaturę. I teraz kogo my tu mamy? Mamy kartę zmiany formacji menedżera na 3-4-3. Jest to rzadka złota karta. Nie warta chyba absolutnie nic w praktyce. Kolejny rzadki kontrakt. Wydaje mi się, że takowego nie było w poprzedniej paczce. Piłka mamy Gameiro z Paris Saint-Germain. I wydaje mi się, że jego można gdzieś okknąć. Chociaż jak znam życie, nie jest on zbyt wiele wart. Wydaje się być dosyć porządnym, solidnym graczem, ale też z drugiej strony nie, powiedzmy, nieprzeciętnym. Okej, mamy tutaj jakiegoś bramkarza z Słowenii, z Udinese, Calcio. Mamy dwa stroje, nie, sorry, strój i herb. Oraz mamy Romarica, o którym też nigdy nie słyszałem. Gra chyba w jakimś hiszpańskim klubie? Tak, zgadłem. Real Zaragoza. Jest to obywatel bodajże Wybrzeża Kości Słoniowej. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie jest on wiele wart i nie wydaje mi się, żeby ktoś go mógł chcieć kupić, ale na wypadek, gdybym się mylił, zapiszę tutaj tego piłkarza. Jeśli okaże się, że jest on faktycznie trudny do sprzedania, jego cena na rynku oscyluje dookoła discard price, to wtedy oczywiście pominę tego piłkarza w moich obliczeniach, tak jak robiłem to z poprzednimi podobnymi przypadkami. I lecimy, moi drodzy, do kolejnej paczki, mając już jedynie 40 tysięcy, ale coś czuję, że być może uda mi się otworzyć faktycznie paczek 14, a nie 13. Okej, tak więc kolejna paczka otwarta. Mamy rzadkiego złotego piłkarza. Podobnie jak poprzednio, mamy rzadki kontrakt menedżera złoty, który jest mało wart i pominę go. Mamy piłkarza z belgijskiego piłkarza Tottenhamu, o którym szczerze mówiąc nie słyszałem. Mamy kolejnego piłkarza, o którym nie słyszałem, ale to chyba nie jest żadna niespodzianka dla was. Ja o wielu z tych piłkarzy nie słyszałem. Mamy tutaj natomiast francuskiego napastnika z Arsenalu. Jest to na pewno Olivier Giroud. O ile się nazywa Olivier, ale nazwisko trafiłem na 100%. Ja tym piłkarzem grałem trochę w jakichś takich grach offline i wydawał mi się strasznie drewniany. Zapiszę go jednak, ponieważ jest to znany klub, dosyć znany piłkarz, pewnie głównie z powodu klubu, w którym gra. Napastnik i ma 70 pace, czyli to jest pewnie dla większości osób dopuszczalne. No okej, okay, a więc wszyscy znowu do klubu, quick sell all pozostałe karty i lecimy dalej.
Kolejna paczka za 7,5 tysiąca, a nie za 5 tysięcy, panie Oxlade Chamberlain. O ile to był Oxlade Chamberlain, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak wygląda, ale to chyba był on. Okej, okay, lecimy. 7,5 tysiąca na szali i co mamy? Mamy rzadki złoty kontrakt, niespodzianka. Mamy piłkarza Fiorentiny, łysego. Jezu, co za poziom komentarza, co z tego, że on jest łysy. O tym gościu już kiedyś gdzieś słyszałem, widziałem go czy coś. To nazwisko pamiętam. I zapiszę sobie, moi drodzy, tego gościa, Borja. Na pewno się to nie tak czyta, ale trudno. Nie wiem jak. Borja Valero. Hiszpan. Mamy tutaj także rzadkiego piłkarza z Austrii, środkowy obrońca Scharner, ale nie widzę w nim potencjału, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o potencjał cenowy. W związku z tym wszystkich do klubu, szczerze mówiąc nie wiem po co to robię, mógłbym od razu wszystkie karty discardować poza czymś takim jak Nasri czy Informlam i w związku z tym miałbym wtedy dużo kasy, szczególnie że tamtych piłkarzy i tak pewnie nie posprzedaję, miałbym więcej kasy, mógłbym otworzyć może jeszcze jedną kolejną paczkę, no ale teraz jest trochę za późno, może od teraz zacznę tak robić, a tymczasem kolejna paczka przed nami. I mamy dwa rzadkie kontrakty, super, dwa rzadkie kontrakty to jest to, o czym marzy każdy człowiek, każdy gracz, otwierając rzadką złotą paczkę. Natomiast mamy tutaj także dwóch szybkich piłkarzy, którzy rzucili mi się od razu w oczy, chcąc nie chcąc. Mamy piłkarza Liverpoolu, o którym nigdy w życiu nie słyszałem, ale to zapewne nie jest dla was niespodzianką. Piłkarz nazywa się Borini i zapiszę sobie jego nazwisko, chociaż szczerze mówiąc robię to bez większych nadziei. Mamy także lewego z skrzydłowego, z klubu, którego nie pamiętam nazwy. Znaczy, nie mogę jej przyporządkować do godła. Jest to piłkarz Mounier. Najprawdopodobniej tak to się czyta, z Montpellier. Z klubu Montpellier. I zapiszę sobie jego nazwisko. Tym razem z umiarkowanymi nadziejami na znalezienie jakiejś ceny powyżej 500 monet. Okej, okay, a więc dwa rzadkie kontrakty. Nie no, super po prostu. O tym marzyłem. I moi drodzy, w związku z tym Quick Sell All 1200 monet dostajemy. I otwieramy kolejną paczkę. Teraz widzę, że stać nas w danym momencie, znaczy w tym momencie na dwie jeszcze paczki. Złote paczki premium. No i zobaczmy, co przyniesie nam przedostatnia z nich. Czyżby kolejna dobra karta po lamie? Mamy tutaj piłkarza. Pamiętam tego piłkarza, chociaż nie pamiętam jego nazwiska, jakiś, nie pamiętam, João Pereira. Wydaje mi się, że on kosztuje chyba około 10 tysięcy na PC-cie, chociaż naprawdę cena może być dowolna i mogę się naprawdę dowolnie mylić. Wydaje mi się, że on jest dosyć drogim, ponieważ ma, co by tu kłamać, ma po prostu dobre tempo, gra w lidze hiszpańskiej, narodowość porządna, jest sporo dobrych piłkarzy i myślę, że to jest jedyna karta, jaką tym razem sobie zapiszę. Mamy tutaj także nawet srebrnego piłkarza, przemycił się, ale zapiszę sobie João Pereira i muszę wam powiedzieć, że kończy mi się kartka A4. Oczywiście mógłbym pisać w kolejnych kolumnach, ale cieszę się, że nie będę musiał tego robić ze względów estetycznych, ponieważ nie chcę mi się wytyczać jakiejś prostej linii pionowej i wszystko by brzydko wyglądało. Wyobrażacie to sobie? Okej, okay, a więc myślę, że João Pereira był coś wart i w związku z tym raczej nie powinienem był go discardować. Nie pomyślałem. No ale dobra, lecimy teraz z przedostatnią, najprawdopodobniej złotą paczką premium, ponieważ coś czuję, że uda mi się z discardu zyskać przynajmniej te 2000 czy 1500. No i zobaczmy, czyżby kolejny inform, czyżby kolejna dobra karta, czy też nie. No nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, moi drodzy, ale oczywiście to nie jest film, w którym liczę na zdobycie świetnych kart, to jest film, w którym liczę na przeprowadzenie jakichś testów, powiedzmy. Amatorskich testów, nie do końca kompetentnie przeprowadzonych, ale coś one mogą być może powiedzieć. Mamy tutaj piłkarza z Islandii, z Tottenham, Sigurdsson i o tym piłkarzu słyszałem, ale najprawdopodobniej słyszałem o nim grając w FIFA z zespołem Tottenham. W związku z tym nie ma w tym nic dziwnego. Ani nie jest to, powiedzmy, żaden dla niego komplement, jeśli można to tak ująć. No i tak, będzie nas stać na jeszcze jedną, ostatnią złotą paczkę premium. Okej, okay, a więc trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Zobaczymy, co się stanie. Ja też trzymam teraz swoje kciuki mocno zaciśnięte w pięściach.
Mamy Marokańczyka z QPR i pewnie powinienem jako gracz FIFA znać jego nazwisko, ale nie znam. Ale nie znam. Jakiś Busufa czy coś? Tarapt, okej, okay, może być i Tarapt. Tarapt jest, z tego co wiem, dosyć dobrym, drogim piłkarzem, ponieważ, moi drodzy, Tarapt, jakkolwiek by on nie miał na imię, właśnie sobie próbowałem przypomnieć, Tarapt ma pięciogwiazdkowe sztuczki techniczne i wydaje mi się, że ma pięcio- albo czterogwiazdkową lepszą nogę. Jeśli pięcio, to czyniłoby go to jednym z bodajże tylko dwóch piłkarzy w FIFA, którzy, w FIFA Ultimate Team, którzy mają taką cechę. A więc Tarapta, być może nazywa się Manuel, ale nie jestem pewien, szczerze mówiąc, więc zaraz sprawdzimy. Tarapta sobie zapiszę. Zapiszę sobie także Schmelzera, ponieważ Borussia po finale Ligi Mistrzów z pewnością ma rosnącą popularność i być może odbije się to także na cenach jej piłkarzy w tej wspaniałej grze. Okej, a więc sprawdzę, czy to nie jest jakiś Edel czy coś, chociaż to dziwnie brzmi. Sprawdzę imię, imię Tarapta, ponieważ bardzo mnie to interesuje. Wiecie co, nie sprawdzę imienia, ponieważ nie wiem, gdzie tu jest opcja bio, która umożliwia... Już wiem, gdzie jest opcja bio. Ona będzie gdzieś tutaj. Gdzie jesteś, panie Tarapt? Tutaj jesteś i teraz powinienem być w stanie sprawdzić jego imię, ponieważ bardzo mnie to ciekawi. Adel. Adel, okej, a więc byłem w miarę blisko z tym Edelem, chociaż to nie byłem całkiem blisko. Nie byłem na zerowej odległości, czyli nie zgadłem. Okej, innymi słowy, moi drodzy, widzimy się, czy też słyszymy się raczej już za moment, kiedy to przedstawię wam moją tabelkę oraz pewne jej podsumowanie. Wydaje mi się, że mogę przyjąć, że otworzyliśmy 14 paczek, chociaż głowy bym nie dał i niczego innego też nie, bo pewien nie jestem. A ryzykować nie lubię. No okej, moi drodzy, a więc cięcie. Okej, ludzie, a więc witam po przerwie. No i cóż, co wyszło, to wyszło. Widzicie to na swoich ekranach i teraz jeszcze pokrótce przeczytam to wszystko. Rzadkie złote kontrakty zawodników. Wyłapałem ich chyba 11. Stwierdziłem, że każdy z nich sprzeda się za 950 monet na PlayStation 3. Oczywiście to są ceny na konsoli PlayStation 3. Czyli łącznie kontrakty dadzą nam 10,5 tysiąca monet. Lam, moje naprawdę wielkie szczęście tutaj w tym odcinku, moim szczęściem było zdobycie tego zawodnika, tej karty. Zarobiłbym za niego najprawdopodobniej przynajmniej 190 tysięcy monet. Dalej, za Nasriego dostałbym najprawdopodobniej 13 tysięcy. Dalej widzicie jeszcze 5 piłkarzy, za których stwierdziłem, że dostałbym znacząco więcej niż ich cena discardu, czyli cena tak zwanego tej opcji quick sell. I w związku z tym postanowiłem ich tu umieścić. Są to Samuel, czyli Walter Samuel, Giroud, Joao Pereira, który jednak nie jest wart aż tyle, jak myślałem, Adel Tarapt, czy też Adel Tarapt, który jest wart dużo mniej niż się spodziewałem, i Manuel Schmelzer. Manuel? Chyba Schmelzer. Znaczy, chyba Manuel, ale na pewno Schmelzer. Jest on wart 750 monet. I teraz zauważcie, że gdybym od początku postępował tak, jak postępowałem pod koniec, czyli discardował wszystkie karty poza tymi naprawdę drogimi, powiedzmy poza tymi, które wymieniłem na górze, to za każdą paczkę dostawałem tak około 2000, czasem trochę mniej, a więc liczę, że za każdą paczkę dostałbym średnio 1500, tak przyjąłem bezpiecznie. Czyli po 14 paczkach zrobiłbym z discardowania wszystkich zbędnych kart 21 tysięcy monet. Łącznie daje mi to 239 tysięcy monet, z groszami, co po odliczeniu podatku EA, który wynosi 5%, daje nam 227 240 monet. Na 14 tych złotych paczek wydałem 105 tysięcy monet, w związku z tym zysk jest... zysk przewyższa moją wyjściową kwotę. Natomiast zauważcie, że zysk wynosi 122 tysiące. Ja zapomniałem tutaj o wprowadzeniu tych 2000, które dostałem w tej takiej karcie, powiedzmy, bonusowej. No ale te 2000 sami sobie doliczcie w głowie. Zauważcie jednak, że gdybym nie dostał Lama, gdybym nawet dostał drugiego Nasriego zamiast Lama, a dostanie Nasriego i tak uważane powinno być chyba za szczęście, gdybym dostał drugiego Nasriego zamiast Lama, mój zysk byłby nadal około minus 60 tysięcy monet, czyli straciłbym mnóstwo kasy, straciłbym ponad połowę tego, co zainwestowałem. No, pokazuje to, że najprawdopodobniej te testy są stosunkowo bliskie w rzeczywistości. Z pewnością nie opłaca się kupować paczek i to wiedzą wszyscy. Natomiast jak widać, jeśli ktoś ma duszę hazardzisty i postanawia działać sprzecznie z logiką
w połączeniu z rachunkiem prawdopodobieństwa. Jak widać, czasem mu się opłaci. I taki właśnie żywy przykład macie przed oczami na monitorach. Team of the Week, LAM za 190 tysięcy na konsoli PlayStation 3. Nie chcę już myśleć, ile ten gość by kosztował na PC-cie, ponieważ robi mi się wtedy smutno, że gram na komputerze, a nie na konsoli. Okej, a więc to było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli sprzedam tego lama, być może mógłbym zrobić w takim razie drugi, podobny filmik. Jeśli chcecie takiego filmu, piszcie w komentarzach, dajcie łapkę w górę. No i cóż, to było na tyle. Z tej strony Poprawny Polak i żegnam się z wami. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i oglądajcie. Cześć!